Witam wszystkich Państwa serdecznie, przede wszystkim młodzież, która zgromadziła się tutaj w 79. rocznicę zrzutu cichociemnych, pierwszego zrzutu cichociemnych w Dębowcu. Szanowni Państwo, Dębowiec jest szczególnym miejscem dla historii Polski w pierwszych latach II wojny światowej. 79 lat temu elita polskiej dywersji rozpoczynała tutaj tajną misję dla wyzwolenia okupowanego kraju. Wszyscy byli ochotnikami. Działali zgodnie i nienagannie opracowaną strategią, przeszli wszechstronne szkolenia przypieczętowane ostrą selekcją i to nie głód adrenaliny czy chęć sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach pchały ich do tej samobójczej akcji, lecz zaszczepiony w nich utrwalany od pokoleń duch oddania ojczyźnie. Cichociemni byli gotowi poświęcić wszystko dla idei, wywalczyć Polsce wolność lub zginąć. I choć niezbędne były ich nadzwyczajne predyspozycje psychiczne i fizyczne, to pierwotnego źródła ich motywacji należy szukać w ich rodzinnych domach i w środowiskach, w których się wychowywali. To właśnie tam, w czasach, kiedy wolność była tak nieoczywista, dano im wszelkie podstawy, aby doceniali ojczyznę jak matkę. Byli z niej dumni i dla niej gotowi do najwyższej ofiary. Jesteśmy zaszczyceni, że nasza mała ojczyzna była świadkiem chwili, gdy cichociemni wylądowali tutaj, w Dębowcu, w tak trudnym momencie historii. Nade wszystko należy mi się nasza pamięć. Dziękuję bardzo.